Cześć na nawiązano Slaymech 2. Dzisiaj robimy kolejne ulepszenia postaci. Włamujemy się do kolejnych pszczółek i trzeba również zrobić coś z tymi paskudami. A tutaj kurę dostała padaczki. Dobra, w pierwszej kolejności zobaczmy, co my tu mamy. Hard module nie będę już miał maksymalnego, ale zwiększyć mogę do 250. Tank booster chyba też będę mógł gdzieś ulepszyć jakoś. I również ekstra tank. Ty, 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 potrzebuję tylko rockportów. To ja już mam przy sobie. Nie, nie mam przy sobie. Woda, anglia proty, to łatwo. Tutaj Jellystone muszę zebrać. Tutaj Krystal. To tu mam przy sobie Krystal. Wrzucę od razu tutaj, wszystkie, które mam. Dobra, teraz muszę pójść po te Angler i Rock. I one są tutaj. W całkiem sporej ilości. Dobra, to ekstra tank. I teraz mam 6 miejsca. To już jest maksimum. Dobra, teraz muszę sprawdzić, czy mam jeszcze gdzieś upgrade tank boostera. Czy mi się zbagowało i go nie ma. Okej, okay, wygląda to, że mi się nie zbagował. I myślę, że wiem nawet, gdzie ten upgrade jest. Tak samo wiem, gdzie jest upgrade życia. Tutaj potrzebowałbym Jelly Stone, to mogę ulepszyć, to sprawia, że jak umrę to nie stracę wszystkich zasobów. I tu również wszystkich upgrade'ów nie będę miał, będę mógł mieć tylko jeszcze jeden. To teraz może jakieś teleporty, co? Żeby jakoś łatwiej było tutaj podróżować. Mam żółty portal przy wulkanie, ale chciałbym jeszcze mieć Ember Wally portal i Starlit Strand portal. Czyli tu potrzebuję hajsu, a tu potrzebuję hajsu Hunter plortów i Honey plortów, to wszystko da się załatwić. I to dosyć szybko, dobra mam hajs na tylko jedno, także kupię sobie może Starlight Strand I gdzie to się stawia? I w którym miejscu mi to wywali? Znaczy wiecie, postawić sobie mogę gdzie tylko chcę A weźmy tutaj, tutaj są takie dwa ładne miejsca, to weźmy, że tu będą dwa portale Dawaj tu, Starlight Strand, tak Nawet jakieś kamyczki ładne się dodały, dobra dawaj I gdzie to mnie przeniesie? Tam do normalnego portalu, czy gdzieś dalej? Do tego portalu Dobra, teraz muszę poszukać tank linera i wszystkich tych innych rzeczy. Mówiąc innych rzeczy mam na myśli rzeczy ozdobne. Z takich użytecznych no to tylko tak liner tutaj jest. Jest to jak skitrane pod jakimś mostem tutaj dziwnie. Nawet mnie nigdy tutaj nie było. A kolejna ozdobna kapsuła jest na tej wyspie, na której tutaj nic nie było, czyli jednak coś tu jest, ale gdzieś schowane. I nie jestem pewien gdzie. Zaraz zlecę, jednak nie. No. Znalazłem z jakimiś kamykami. Czy jakieś głupie miejsce, w którym nic nie ma, to trzeba się trochę bardziej rozejrzeć, bo pewnie coś tam jest. Ty, Mordo, nawet nocy nie ma, tary już się zrobiły? Co się dzieje z tymi slajmami? Dosłownie, zostawisz je na. Poważnie, tu? Przecież tu z jetpackiem trzeba latać. Kto by to zauważył w ogóle? W takim miejscu jakimś. No kto by na to wpadł? Jak to było skitrane? Tu jest takie przejście ukryte, nie? I w środku ukrytego przejścia trzeba przejść gdzieś na dół i tu na dole jest to. Ja wiecie, to na mapie miałem pokazane, gdzie to jest. Ja na jakieś góry wchodziłem i tak dalej, nie? Bo stwierdziłem, że nie no to nie może tu być. O, i, i co ja mam zrobić? A, dobra. Ile mam? Jeszcze dwie? Przy okazji jakiś dzieli znajdę? A ja wróciłem do domu i zapomniałem o tych kolejnych kulkach. A przed chwilą nie nich gadałem. Czuję się świetnie. Myślę, że w końcu zaczynam dawać ze wszystkim tutaj radę. Jestem w moim ulubionym miejscu, gotowy oglądać wschód słońca. Nie, zachód. Wcinając moje ciastka, które zrobiłem sam. I wiecie co? Zasłużyłem na to, bo pracowałem bardzo, bardzo ciężko i... Czekaj chwilę, co się dzieje z tą statuą? No chyba syjaja robisz. No coś go okradło chyba. O, nektar, wow. Czekaj, czy ja muszę wejść tam? Jak? Jak ja mam wejść tam? Tam jest przejście ewidentnie, tam coś świeci. To jest takie przejście, które trzeba otworzyć właśnie z tej strony. Dobra, ja jakoś poskakałem po kamyczkach, i może teraz? Gdzie to jest? Tutaj. Poważnie. Yy, mogłem chyba nie wywalać tego nektaru. O, panie, muszę teraz się wracać do domu. A co tam w ogóle jest? Jakiś ostry kamyk. Więc czemu to przejście jest aż takie trudne? Drzewa jak to, jesteśmy przy tym wielkim kolorowym drzewie, mogą żyć przez tysiące lat. Kiedyś porównując je do nas, myślałem, że muszą przestrzegać czas bardzo powolnie, ale wtedy zdałem sobie sprawę, że to po prostu ja stawiałem ludzi w środku czasu. Tak naprawdę drzewa były tutaj znacznie wcześniej przed nami, więc ich postrzeganie świata jest bardziej zbliżone do prawdy. My jesteśmy tutaj tylko przez chwilę, a potem odchodzimy. Natomiast drzewa pozostają. Zastanawiam się, kogo jeszcze to drzewo spotka. I czy powiem mu o mnie. Sorry, Mordo, nie gadam z drzewami. Czemu wszędzie musi być zjedzony nektar? Czemu? Nie zniknął, nie zniknął, nie zniknął. Masz, jedz. Czekaj, jesteśmy przy tym tunelu, jesteśmy przy dużym y, motylowym możemy pszczółkę skakować. Myślałem, że nigdy nie znajdę drogi, żeby dostać się do tego miejsca, ale tam na końcu w ścianie jest dziura, przez którą zmieściłby się nawet słoń. Myślę, że nadszedł czas, żebym w końcu dokonał jakiejś eksploracji w, w środku tej struktury. Czuję się jak za dziecka, jak wymykałem się do lasu. Tylko ja i odkrycia. Bardzo dobrze się czuję i podekscytowanie, no a potem coś stamtąd wylazło. Co takiego? Nie wiem. Może dowiemy się za jakieś 2 3 miesiące. Zakładam, że mniej więcej tyle zajmie im następny update, bo tam ludzie pisali ogólnie, że Slam Rancher 1 właśnie tak dostawała. Yy, Update'y co 2-3 tygodnie, nie. Także dwójka też może? Będzie tak dostawać? A może to być sprawa bardziej skomplikowana też. I będą nad nią pracować dłużej. Pam, motylek! Dawaj, otwieraj, nie muszę to tylko przejście. Powiedz, że tam jest ta kulka, bo ja nie wiem, gdzie ona indziej może być. Czy to jest po prostu wejście? Tu gdzieś ma być ta kulka i nie mam pojęcia gdzie. Czy ja serio leciałem tyle po motylowego plorta tylko po to, żeby otworzyć sobie useless przejście? A może to jest na górze, tam. To jest jakieś drzewo nawet. Czy to jest możliwe? Tylko teraz weź jakie jak ja mam się tam dostać? No ja coś się ślizgam ciągle po tych skałach. Dobra, jestem. Gdzieś. Tylko jak stąd pójść tam. Eee, dobra, tutaj jest ładniej. Tu mogę sobie przycupnąć, polecieć wyżej. I tu jest to! Jakie miałbym na to wpaść, żeby tu wejść? I mamy wszystko, mamy wszystko. Nie, mm, jakby... Niektóre rzeczy położone wysoko mają takie ciekawe rzeczy. Niektóre, na przykład to drzewo, nie mają nic. A tutaj na przykład nie wiedziałem, że w ogóle cokolwiek jest. Dobra, to wracamy na chatę i ulepszamy tamto coś, że nie tracę wszystkich zasobów. No więc tak, ile ty kosztujesz? Uh, 6 6000. Powiedziałbym, że byłbym w stanie tyle zarobić. Ale tu jeszcze mamy gadanko. Z dwoma osobami. Hej, Bej, nie mówiłaś ostatnio, że chciałabyś jakoś więcej rzeczy? Hmm, no. A nie, to byłam ja. Cóż, yy, ciesz się większą ilością rzeczy. Poważnie. Ja wiem, że od niej można dostać Market Link. I kiedy to będzie? Bo ciągle dostaję tylko jakieś ozdobne dziadostwa. Okej, okay, a Ogden nie gadł nic ciekawego, tylko że te ruiny, które napotykamy, one nie wyglądają jak ruiny na Far Far Range. I że to jest coś nowego, nieznanego i w ogóle. Ta, ta już zauważyłem. Ty, bo ja jeszcze chyba nigdy nie sprzedawałem ani ognistych, ani motylowych, ani kryształowych. 44. 41. 30. To się nazywają ceny. Z jednej takiej sprzedaży mam już tyle. A nie opróżniłem całej klatki. Myślę, że tyle wystarczy mi na wszelkie wydatki. Dobra, tank guard. Krystal. Ha. Który właśnie sprzedałem. Water tank nie wziąłem. To już mam. To również biorę. Ember Wally Portal. Biorę to teraz, muszę tam pójść i zebrać tam wszystkie kulki. A portal postawimy sobie, oczywiście, tutaj. I wygląda on normalnie. Tego gościa nie wysadziłem. Hmm, to trzeba to załatwić. Ty, ja teraz daj sobie z tego, że ten waktank to ulepszenie magazynu. żeby 50 mieć w każdym miejscu w każdym slocie. Ja już je zebrałem. To było tutaj przy tych wodnych pierwszych, które zebrałem jak spotkałem wiewióra po raz pierwszy. Także nie mam maksymalnego życia, nie mam maksymalnej energii, nie mam maksymalnej pojemności slotów i nie mam maksymalnego ratowania przed stratą po śmierci. Także trochę tego jest. Mam nadzieję, że jednak to naprawił tak w tym stopniu, że wiecie, nie będę musiał otworzyć nowego save'a, nie? Bo trochę jednak mi się nie chce robić tego wszystkiego jeszcze raz. Po pierwsze mi się nie chce, po drugie nie mam tyle czasu na studiach, więc... Hmm. Ja ale przecież to wygląda jak część terenu. Patrzcie, czy to z dołu wygląda, jakby tam była jakaś jaskinia? No nie, nie wygląda. Cholipka, mały problem. Nie tylko nie będę miał maksymalnego życia, ale będę miał 200. Ten upgrade też znalazłem już. No i ostatnia kula. Oczywiście ozdobna. Ale mam 24. Dobra, ten kamienny wysadzony, pomimo iż do niczego mi się to nie przyda. No tutaj jest tylko. Geyser, a tutaj było lepsze niż jetpacka, które i tak zdobyłem. Myślę, że głównie starałem się nie myśleć o opuszczeniu domu. Ta wyspa ma tyle rzeczy, żeby mnie rozpraszać, tyle rzeczy, które muszę przestudiować. Wtedy patrzę na morze i wschodzące słońce i wiem, że oni, czyli rodzice, też widzą podobne słońce. I nagle czuję jakby byli przy mnie. Mam nadzieję, że wszystko z nimi ok, i że pewnego dnia powiedzą, że są za mnie dumni. To co wylazło z labiryntu cię zjadło. Już nikomu nic nie powiesz. Całą noc próbowałem syntezować perfekcyjny prezent dla ciebie. Aż w końcu znalazłem inną metodę. Po prostu zakupy online. Proces był niespodziewanie prosty. Wow, Green Home Portal. Zastanawiam się czemu bycie rodzicem jest takie trudne. Wchodziłam na góry ze znacznie większą łatwością niż y, przykręcanie śruby tym małym kluczem, który ci dają. Też się jak razem z Hobsonem chcieliśmy ci podziękować i w ogóle, w ogóle. Jeszcze jedno, Hobson chciał wiedzieć czemu nie użyłaś tego wielkiego, starożytnego urządzenia w ruinach Glass Desert, żeby pójść na jakąś wielką przygodę w kosmosie. Co? Zepsute było? Cóż to nie brzmi dobrze. Hobson mówił, że... Zostawił to urządzenie w idealnym stanie. Może ktoś inny przyszedł i to zepsuł. Czy to jedyny upgrade, jaki teraz mogę zrobić. To jest to coś. Okej. Okay. I pięknie. 40% odzyskuję, jak umrę. Dobra, teraz jeszcze muszę naprawić parę rzeczy w sprawie slajmów. Po pierwsze, tutaj niepotrzebnie złączyłem dwa slajmy, które łatwo się karmi. Po drugie, motylek, który jest dosyć drogi, karmi się trudno, bo połączyłem go z kryształowym. Po trzecie, ringtail. W ogóle nie ma ulubionego jedzenia tam. Ja go karmię jakimiś marchewkami. Także tak. Połączę świecącego z motylem. Połączę miodowego z ringtailem. I kryształowego z boomem. Także muszę pójść po boomy, miodki i świecące. Dobra, zamiast świecących jednak wziąłem motyle, bo to było szybsze. To was muszę niestety stąd wywalić. No i dobra, tu motyle. I teraz jak one będą wyglądały jakby doświecić? Weź to zjedz. Wyglądają spoko. Świecące motyle po prostu. Takie całkiem eleganckie. No i nie muszę tego drzewka w ogóle ruszać. To tutaj kryształowych motyli się pozbywamy i zastępujemy je kryształowymi bumami, które w sumie wyglądają. Okej. Okay. Natomiast tutaj jak są ogniste, to ja myślę, że dwa bym jednak wywalił, bo one za często muszą jeść. Ja wiecie, nie chcę, żeby one wyparowały w końcu pewnego dnia, nie? Tych będzie się najtrudniej pozbyć, bo tutaj jest jaskinia i trzeba ich wynosić pojedynczo. Dobra, więc ringtail miotkowe powinny wyglądać całkiem nieźle. I Rzeczywiście, wyglądają... elegancko. No patrzcie to, dobrze wyglądają. To jeszcze tutaj, tylko jak są te marchewki, to trzeba wywalić to stąd i posadzić mint mango, czyli ulubione jedzenie miotkowych. Tam jeszcze chciałem zrobić farmę różowych, ale... ogarnąłem, że to jest złe miejsce, bo będę musiał plorty wyciągać jakby przy ścianie. Będzie to problematyczne, będę musiał się jakoś wspinać, żeby te plorty zebrać. Więc musiałbym to zbudować gdzieś tam na przykład, ale na razie nie bardzo mi na tym zależy. Nie potrzebuję ich po prostu, tak? Także to, co teraz zrobię, to kupię sobie te miejscówki i tam są pszczółki. The Arkway. I wygląda to, no, jak takie małe Rainbow Strand, Starlight Strand znaczy się, z kolejnymi pięcioma miejscami. No wygląda to całkiem spoko i tu mamy jeszcze coś, ale jeszcze tutaj jest pszczółka. Biegałem po całym konserwatorium po tym jak to się stało, moje umysł był pełen myśli, jak mogłem to zrobić inaczej, czułem się taki winny, taki zbłądzony. Skończyłem w tych ruinach i po prostu oparłem się o ścianę ze zmęczenia, raczej padłem na ścianę. Te kamienie były takie solidne i zimne. Czułem ciężar historii jaki niesie to miejsce. I wtedy mały robaczek wszedł wyłam w ścianie i po prostu zniknął. Przemknął przez te starożytne kamienie, jakby były dymem, jakby były powietrzem dla niego. I wtedy do mnie dotarło. I teraz zobaczymy, co się stało. Historia to śmieszna rzecz. Kiedy jesteś młody, mówią ci, jak bardzo jest istotna, że jest najważniejszym nauczycielem. I wtedy widzisz ludzi z siłą, z mocą, tych, którzy tworzą historię, ale jednocześnie ignorują przeszłość. Chyba niewiele się od nich różni. No w końcu jestem tutaj, żeby uciec od historii rodziny. Wybacz ma tato, wybacz babciu, ale naprawdę tego chcę. Okej, okay, czyli to miejsce piaszczyste nazywa się Tide Pools i jest ono zwykłym piaszczystym miejscem. No po prostu takie Starlight strand, piaszczyste. Kiedyś bałem się wody, wyglądała jakby była nieskończona i mogła cię połknąć. Potrafiłem zanurzyć się jedynie w takich płytkich wodach, w których widziałem podłoże. A teraz, jak nazwać to w co wdepnąłem. Woda tak głęboka, tak nieskończona, że możliwe, że nigdy nie ujrzę już powierzchni. No i znowu jest mi przykro. Powinienem wrócić do roboty. To miejsce przypomina mi czasy, kiedy chodziłem na plażę z mamą i tatą. Nigdy nie chciałem pływać, byłem na to zbyt przerażony. Zamiast tego chodziłem sobie po Tidepool i czytałem starą książkę mojej mamy o legendarnym odkrywcy. Byli to slime rancherzy, którzy przemierzali przez całe Far Far Range odkrywając rzeczy, które... Przejdę do historii. Kiedyś marzyłem, żeby być kimś takim nieustraszonym i ciągle nurkującym w nowe przygody. To chyba jest moja szansa. No cóż, wykorzystał tą szansę, ale trochę jednak stracił. Nie wiem, czy to był dobry wybór. Tak czy siak, zrobiłem wszystko. Mam full slimy, mam full upgrade'y, które tylko się dało. Mam full tutaj ulepszeń odblokowanych, w sensie, wiecie, rozszerzeń farmy. Jeszcze mógłbym tam szukać, hakować więcej pszczółek, ale no nie ma to raczej sensu, tak? Myślę, że jakoś w grudniu czy styczniu powinien być jakiś update i wtedy się zobaczymy. A na dzisiaj to było na tyle. Mam nadzieję że się podobało. Do zobaczenia i siemka!